Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. 12.41, a my teraz już mamy połączenie z kolejnym gościem Radia Wnet. Jest nim Witold Repetowicz, reporter wojenny, publicysta, dokumentalista, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. A my na moment opuścimy temat Rosji i Ukrainy, chociaż być może Rosji też przy okazji dotkniemy, ale przenosimy się do Afryki. Rządząca Mali junta wezwała w poniedziałek ambasadora Francji w Bamako do opuszczenia kraju w ciągu 72 godzin. Proszę powiedzieć, co było powodem tego działania i w ogóle przybliżyć tę sprawę słuchaczom Radia Wnet. No powodem tutaj, powód jest dość jasny. Są to właśnie działania rosyjskie prowadzone na terenie Sahelu. Rosja od dłuższego czasu prowadzi swoją ekspansję w tym rejonie i próbuje wyrugować wpływy francuskie. Ta zimna wojna francusko-rosyjska, no tak jak już powiedziałem, trwa od dawna i obejmuje nie tylko Mali, ale również inne kraje regionu, między innymi Republikę Środkowoafrykańską. I prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie również przeniesie się na terytorium Burkina Faso. Tutaj junta, która przejęła władzę, była krytykowana przez władze francuskie za to, że nie dotrzymała zobowiązań związanych z przekazaniem władzy cywilom. Zresztą junta tam w Mali, ten pucz miał dwa etapy, to znaczy najpierw wojskowi przejęli władzę i oddali na czas przejściowy ją cywilom, rządowi tymczasowemu, a następnie w kolejnym puczu obalili ten rząd tymczasowy i po prostu odstąpili od planów zorganizowania wyborów i powrotu do tej cywilnej władzy. Także ta krytyka ze strony Francji posłużyła jako pretekst do żądania wyjścia Francji z Mali. No tutaj oczywiście odbywa się to w inspirowanej zdecydowanie przez Rosję narracji o neokolonializmie francuskim i tak dalej, i tak dalej. Tu ta narracja jest... Zresztą warto pamiętać również o tym, że tuż przed pierwszym puczem obecni przywódcy Mali, wojskowi przywódcy Mali odbyli szkolenia w Rosji, więc ten związek był bardzo czytelny, a potem zaczęły się odbywać demonstracje, które jednocześnie miały wymiar antyfrancuski i prorosyjski. I takie same demonstracje odbywać się zaczęły właśnie w Burkina Faso, w którym to jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu też miał miejsce wojskowy pucz. Panie redaktorze, kiedy mówimy o Sahelu, mówimy o Burkina Faso, to gdzieś z tyłu głowy mamy także ryzyko kolejnych tych fal nielegalnych migracji, które mogą uderzyć w Europę. Napisał pan ostatnio na mediach społecznościowych, że to, co się stało w Mali, będzie miało ogromny wpływ na bezpieczeństwo Europy. Co dokładnie miał pan na myśli? Tak, to jest dość oczywiste. No, przede wszystkim obecność francuska, która jest od 2013 roku w Sahelu, no, związana była z ofensywą w 2012 roku. Mali niewiele brakowało, a Mali zostałoby przejęte przez dżihadystów, przez Al-Kaidę, która w tych rejonach, które opanowała, wprowadzała zasady, które niewiele się różniły
od tych zasad, które dwa lata później wprowadzało państwo islamskie w Iraku i Syrii. Także był to totalny terror religijny i Francuzi powstrzymali tą ekspansję dżihadystów, Al-Kaidy w tym rejonie. Natomiast to niebezpieczeństwo dżihadystyczne, terrorystyczne pozostało, jest niezwykle silne. W tej chwili Sahel jest głównym ośrodkiem zagrożenia terrorystycznego dla Europy, zagrożenia terrorystycznego islamskiego. I wycofanie sił europejskich przez wczesne zakończenie operacji Barhan i Takuba jest groźne, ponieważ jeżeli jeszcze czynnik zewnętrzny, czyli tutaj w tym momencie Rosja będzie inspirować napływ migrantów i umożliwiać inwigilację strumienia migracyjnego z Afryki przez terrorystów, którzy z całą pewnością będą chcieli się przedostawać do Europy w celu dokonywania zamachów terrorystycznych. Ja tylko przypomnę, że zamachy terrorystyczne nie zaczęły się w 2015 roku, że były również wcześniej dokonywane i to właśnie Al-Kaida islamskiego Maghrebu była głównym źródłem zagrożenia dla Francji i Hiszpanii, jeżeli chodzi właśnie o zamachy terrorystyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku, czy też jeszcze wcześniej. Także tutaj to zagrożenie będzie, a jeżeli Rosjanie będą kontrolowali te tereny, to będą mieli instrument nacisku na państwa Europy Zachodniej i jeżeli Francja czy Hiszpania będą miały alternatywę albo dogadywać się z Rosją w kwestii Sahelu i w kwestii zagrożeń płynących z Sahelu, albo działać na flance wschodniej, no to wybiorą oczywiście kwestie flanki południowej i to jest dość oczywiste. Powiedział Witold Repetowicz, dziennikarz, publicysta, autor książek Allah Abgar, Wojna i pokój w Iraku, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Bardzo dziękujemy panu za komentarz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.